Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj dla Państwa specjalnie technika, która się nazywa Flowphonation. Gadaliśmy o tym Primal Sound, gadaliśmy właśnie, zdradziłam, mam taki atrybut. Po prostu to jest słomka, tylko to jest taka szersza słomka, tak? Ale zaraz o niej. Gadaliśmy o Primal Sound w pierwszym filmiku, później gadaliśmy o Speech Level Singing i teraz następna szkoła wokalna, w sensie następne po prostu ćwiczenia, które pomogą Wam odkryć swój instrument, swój głos. Flowphonation. Dr. Vox. Można kupić autoryzowany jak gdyby zestawik doktora Voxa i się wykosztować. Ja lubię sobie upraszczać bardzo sprawę, bo w założeniu doktora Voxa po prostu chodzi o to, aby posiadać naczynie. Do połowy mniej więcej, no może trochę za dużo mam wody, ale już. Sami będziecie to wyczuwać, jak sobie spróbujecie. Naczynie do połowy napełnione wodą, do tego słomka. Najlepiej taka do jogurtu szersza, ponieważ chodzi o to, żeby ta słomka stanowiła przedłużenie krtani. Czyli nie może być taka mega wąska, no bo krtań mamy troszeczkę szerszą, nie? No i teraz, wszystkie wprawki, jakie robimy, oprócz tego, że możemy je robić na brrr, na rrr, na ma, na nej, na ja, na wszystko, możemy też robić po prostu używając takiej rurki, przypominając sobie, że tak naprawdę jesteśmy instrumentem dętym i u nas powietrze jest absolutną podstawą do tego, żeby głos powstawał, czyli robimy wprawkę. Mogę to zrobić na, uwaga, i się skończyć, nie? Jest to bardzo wymagające ćwiczenie, które najlepiej po prostu na świecie angażuje przeponę do współpracy z naszym aparatem głosowym, tak zwane podparcie przeponowe. Polecam, bardzo prosta konstrukcja, bardzo pomocna. Pozdrawiam, do zobaczenia za tydzień!